Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów, jak zwykle. Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów, jak zwykle dzieje się sporo, ale nie martwcie się, mam dla was najważniejsze informacje z minionych godzin. Dzisiaj zaczniemy sobie od nowego filmu o Bobie i cichym Jayu, ponieważ no, byłem zaskoczony, pewnie tak jak wy, że Kevin Smith pisze trzeci film jakby z nimi w roli głównej. Dla serwisu Pop Culture Kevin Smith potwierdził, że pracuje nad trzecim filmem o Jayu i cichym Bobie. Duet pojawiał się jako cameo w kilku innych produkcjach, ale w 2001 dostali swój solowy film, czyli Jay i Cichy Bob uderzają ponownie. No i w 2019 dostaliśmy Jay i Cichy Bob Reboot. Kevin Smith potwierdził, że legendarny duet powróci i właśnie pisze scenariusz, a jest on efektem przegranego zakładu. Tak więc spoko, oby takich zakładów więcej, bo ten duet jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Kolejny news, taki szybki, pochodzi od comicbook.com, ponieważ Mark Ruffalo właśnie promuje swój nowy film, czyli Poor Things. No i tam został zapytany przez właśnie Comic Book o solowy film dotyczący Hulka. No i oczywiście nie mógł powiedzieć nic konkretnego, no bo studio Marvel powiedziało mu, że ma konkretnie tego nie komentować tematu. Mimo to powiedział, że myśli nad tym filmem, myśli nad postacią, gdzie może zaprowadzić fabuła nas w kolejnym filmie. No i oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o prawa do postaci Hulka, no to Studio Marvel może używać tej postaci, ale nie w solowych filmach. To znaczy, do tej pory prawa do Hulka należały do Universal i Studio Marvel mógł z nich korzystać, ale jeżeli Hulk nie będzie główną postacią, czyli na przykład Avengers albo Thor Ragnarok. No i teraz właśnie, dosyć niedawno temu, jeszcze w 2023, te prawa wróciły do studia Marvel. To znaczy, jeszcze oficjalnie nie są, ale w momencie, kiedy cały ten proces sądowy, czy jakiś tam, nie wiem jak to się robi, się zakończy, no to prawa będą już w 100% należały do Disneya i do studia Marvel. Bodajże w 2025 już tak oficjalnie będą, ale już mogą zacząć produkcję tego filmu. No więc oczywiście Mark Ruffalo nie mógł powiedzieć nic, ale nie mówiąc nic, powiedział wszystko, no bo wiecie, jak to zazwyczaj z nimi jest. Kolejne wiadomości to Echo. 10 stycznia będzie miał premierę serial Echo, jeden z tylko z trzech seriali MCU w 2024. No i już pobił kilka rekordów i kilka dziwnych takich zagrywek, czyli będzie na Disney Plus i Hulu, będą wszystkie odcinki jednego dnia i tak dalej, i tak dalej. No więc ci najwięksi skuperzy i krytycy ze Stanów Zjednoczonych mogli obejrzeć pierwsze dwa odcinki. No i ich reakcja na ten serial jest generalnie zgodna. Wszyscy jak jeden mąż chwalą sceny walki, mówią, że są bardzo udane, coś a la Netflixowy Daredevil, czyli ja już to z automatu kupuję. Wszyscy również chwalą Alkwe Cox, czyli właśnie naszą tytułową Echo. Z drugiej strony jest troszeczkę krytyka, jeżeli chodzi o tempo tych pierwszych dwóch odcinków, no ale pamiętajcie, że to są tylko dwa pierwsze odcinki wprowadzające całą postać do tego serialu, tak więc no myślę, że to jest taki dziwny argument. No ale hej, oni obejrzeli dwa odcinki i wiedzą więcej niż ja. A szkoda, bo też bym obejrzał. Tak więc no, zapowiada się na bardzo fajny serial, bo w końcu potrzebujemy czegoś takiego bardziej osadzonego w realiach. Takiego, wiecie, jak ja to mówiłem, że takiego brudnego, przyziemnego, takiej walki wręcz, a nie walki, wiecie, na Tytanie z Thanosem. Tak więc to jest fajna odmiana i oby takich więcej. A teraz chciałbym zaprosić was do sklepu eneba.com, do którego link znajdziecie w opisie. Aktualnie trwa tam promocja na gry roku 2023. 7 grudnia odbyło się rozdanie nagród gier roku 2023. No i właśnie na Enebie możecie kupić nominowane gry w śmiesznie niskich cenach. Tak więc zapraszam, link w opisie. Kolejna informacja, którą chciałbym się podzielić, to jednocześnie news i plotka. No bo część newsowa jest taka, że Andrew Garfield pojawił się na wystąpieniu przed jakby puszczeniem Spider-Man Across the Spider-Verse
w jednym z kin. No ja, my wszyscy wiemy, że premiera tej animacji nastąpiła jakiś czas temu, no ale teraz Andrew Garfield postanowił się pojawić i powiedzieć kilka słów na ten temat. No i to jest news, no bo to jest fakt. Część plotkowa tej informacji jest taka, że My Time to Shine Hello napisała, że pojawił się tam ze względu na to, że studio Sony chce, aby Andrew Garfield wystąpił w Beyond the Spider-Verse. No i oczywiście to nie jest niczym potwierdzone, są tylko słowa My Time to Shine, ale generalnie ona ma dobre wiadomości, dobre źródła. Co ja o tym myślę? Wydaje mi się, że w Beyond the Spider-Verse zobaczymy nie tylko Andrew Garfielda, ale też Tobeya Maguire'a i Toma Hollanda w wersji live action, czyli tak jak widzieliśmy Donalda Glovera w Across the Spider-Verse. No i to będzie kolejne takie połączenie uniwersów, no i wydaje mi się, że gdzieś tam w finale tego Beyond the Spider-Verse Miles Morales animowany przejdzie do live action świata i to będzie połączenie takie, to znaczy może nie połączenie, ale wprowadzenie Milesa Moralesa do MCU, czy do tego Spider-Verse'u studia Sony. Mam nadzieję, że tak będzie, pomysł jest dobry, logiczny i ja bym się nie obraził, gdyby tak to wyjaśnili, ale może macie jakieś inne swoje zdanie. A teraz Oscary 2023. Wiem, że Oscary już dawno się skończyły, już nikt tego nie ogląda, bo to jest sprzedawanie po prostu... Dobra, nie będę się na ten temat wypowiadał. Oscary już dla mnie nie istnieją od kilku dobrych lat. W każdym razie, właśnie pojawiła się dość kontrowersyjna lista 20 filmów nominowanych do takiej short listy za efekty specjalne w 2023 roku, którą teraz możecie zobaczyć na ekranie. No i tak jak powiedziałem, z tych 20 filmów zostanie wybranych tylko kilka, które zostaną nominowane. No i patrząc na tą listę, mogę wam powiedzieć, że no nie robi wrażenia, aczkolwiek jest tutaj kilka fajnych perełek. Kilku filmów nie oglądałem, kilka nie miało jeszcze swojej premiery, ale jeżeli patrzę na tą listę, no to wybrałbym 3 filmy, które według mnie mają dużą szansę. A są to Transformers, Strażnicy Galaktyki 3 oraz Rebel Moon część pierwsza. A jak wyglądałyby wasze top 3 z tej listy, jeżeli chodzi o efekty specjalne? Dajcie mi znać w komentarzu. No i oczywiście dla tych, którzy zaczną pisać, że czemu tam nie ma Oppenheimera, od razu wam wyjaśniam, w Oppenheimerze nie ma żadnej sceny VFX, czyli nie ma efektów specjalnych, dlatego Oppenheimera nie ma na tej liście. Bardzo dobry powód, no i oby takich filmów więcej. A teraz fani Gwiezdnych Wojen, zróbcie hałas, a raczej zawyjcie z bólu, ponieważ mam dla was złą wiadomość, jeżeli chodzi o drugi sezon Andora, którego pierwszy sezon mega mi się podobał. Jest to chyba najlepszy serial, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, jaki oglądałem, a ja generalnie nie lubię Gwiezdnych Wojen. W każdym razie, krążą w internecie plotki, no w sumie oficjalne informacje, bo pochodzą od twórców serialu, że drugi sezon Andor miał mieć premierę gdzieś mniej więcej w drugiej połowie 2024. No i niestety tak raczej nie będzie, no bo Disney opublikował listę premier na 2024, no i niestety nie ma wśród nich Andora. Co ciekawe, tak jak powiedziałem wam, studio Marvel opublikuje tylko 3 seriale, czyli Echo, Agata i X-Men 97. No i jeżeli chodzi o Lucasfilm, czyli Gwiezdne Wojny, mamy tylko Star Wars Acolyte i Skeleton Crew. No i tutaj oczywiście chodzi o same seriale, tak więc no, serialowego Andora tam nie ma. No więc czy da radę mieć premierę jeszcze w 2024? No, jest szansa, że nie, aczkolwiek no, bądźmy dobrej myśli. No i teraz, temat dnia, czyli wielkie spoilery dotyczące Deadpoola 3. Ryan Reynolds himself podzielił się na swoim X-ie krótką notatką, którą zaraz wam przeczytam i ogarniemy ją sobie, oraz kilkoma zdjęciami z planu filmowego Deadpoola 3, który już znowu został wznowiony po zakończeniu strajku aktorów i scenarzystów. Teraz możecie zobaczyć te właśnie 4 czy 5 zdjęć, które opublikował Ryan Reynolds. No i tutaj dopisał coś takiego, że
wie, że nagrywają film w prawdziwym otoczeniu, a nie w studio, no i nie da się ominąć Deadpool Leaks, jak on to napisał. Jednocześnie dodał, żeby nie nadużywać tego wyrażenia Deadpool Leaks, ponieważ niektórzy nie będą chcieli natknąć się na te wycieki, niektórzy będą chcieli poszukać czegoś innego i tak dalej, i tak dalej. Tak więc może to komuś popsuć zabawę. Dalej na swoich socialach opublikował nieco większą i obszerniejszą wiadomość, którą teraz widzicie na ekranie. No i napisał dokładnie to samo, tylko w lepszych słowach. Powiedział, że no nie da się raczej ominąć właśnie wycieków z Deadpoola, ponieważ nagrywają to w prawdziwym terenie, a nie w studio, tak aby było to bardziej realne. No i ma nadzieję, że takie wycieki nie będą pojawiały się zbyt często, ponieważ to po prostu popsuje nam zabawę z filmu. Krótko mówiąc, no ja się z nim zgadzam, dlatego od teraz, jeżeli będą pojawiały się jakieś wycieki z Deadpoola 3, to będę was ostrzegał tak, abyście mogli sobie spokojnie wyłączyć materiał. Dlatego mówię teraz już, że w dalszej części tego materiału będą zdjęcia z planu filmowego Deadpoola 3. Jeżeli nie masz zamiaru ich oglądać, no to w tym momencie możemy się pożegnać, trzymaj się, na razie. A ci, którzy zostali, no to oczywiście oglądamy zdjęcia, no i powiem wam, że zdradzają coś naprawdę mega fajnego. Teraz w tle będziecie mogli zobaczyć wszystkie 54 zdjęcia z planu filmowego Deadpoola 3. No i niektóre zdradzają naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład na tym widzimy nowych agentów TVA, którzy mają strój podobny do tego Deadpoola. Kolejne zdjęcie przedstawia nam samochód, który jest bardzo podobny do tego, którego używał Red Skull w pierwszym filmie o Kapitanie Ameryce. Tak więc no, wygląda na to, że będzie tutaj naprawdę multiwersalna przygoda. Kolejne zdjęcie przedstawia nam Toada, którego kojarzycie z pierwszych filmów o X-Menach z 2000 roku. No i wygląda na to, że jeździe w pojeździe Fantastycznej Czwórki z komiksów. Na kolejnym zdjęciu widzimy furgonetkę z lodami z Moon Knighta. Tak więc no, będzie się tutaj działo. Kilka rzeczy takich a la Mad Maxowych, tak więc to będzie naprawdę szalony film. Z kolei te zdjęcia przedstawiają nam kolejną powracającą postać, czyli Szablozębnego, w którego wcielał się Tyler Mane w filmie z 2000 roku. Na jednym ze zdjęć widać, jak Ryan Reynolds, no a raczej Deadpool, chociaż to jest jedna i ta sama postać, trzyma jego odciętą głowę, tak więc no, jego rola raczej nie będzie długa, a będzie to takie cameo. No i teraz moje pytanie jest takie, kto jeszcze może pojawić się w Deadpoolu 3, skoro widzimy oficjalnie Szablozębnego, oficjalnie Toada, oficjalnie widzimy pojazd Fantastycznej Czwórki, pojazd Red Skulla, wiemy, że ma być Elektra i tak dalej, i tak dalej. Tak więc myślę, że to jest temat na osobny materiał, czyli wszystkie cameo, które są potwierdzone i które są plotkami, które mogą pojawić się w Deadpoolu 3. Chcecie taki materiał? Zostawcie łapkę w górę, jak będzie ich wystarczająco dużo, to zrobię. Albo nie, kogo ja oszukuję, i tak zrobię taki materiał. Na razie.